Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. Powiedziałem w ostatnim filmiku, że jakoś nie mam ochoty na wymyślanie różnych innych filmików, tylko kręcę to, pokaż co potrafisz, że nie mam w ogóle ochoty na robienie filmików. Jaki jest tego główny powód? Główny powód tego jest, że oczywiście najbardziej co ja lubię, to przyjść z pracy, włączyć sobie grę i napić się złocistego napoju bogów, czyli piwa. I więc tam oczywiście moi kumple z TS-a już mówią, a ja jesteś już alkoholikiem. Przeczytałem w Wikipedii, że alkoholik to jest, że na skutek utraty zdolności kontrolowanego picia alkoholik odczuwa silną, niezależną od jego woli potrzebę spożywania alkoholu. Tak jest, lubię piwo, więc niby można powiedzieć, jestem alkoholikiem. Następne zdanie, pozbawienie dostępu do alkoholu powoduje szereg dolegliwości organizmu o charakterze psychosomatycznym. Zobaczymy. Codziennie będę kręcił krótki odcinek, gdzie będę informował o moim samopoczuciu. No zobaczymy, ile mi tych odcinków wyjdzie. Może to będzie tylko 2, 3, a może 70. A może 300? No zobaczymy, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Wszystko zależy od was, ode mnie, chociaż głównie wiadomo ode mnie. Oczywiście, żeby te odcinki nie były zbytnio nudne, w każdym odcinku zagram też jakimś innym czołgiem z mojego garażu. Dzisiaj w pierwszym odcinku, pierwszy dzień bez piwa, zagram moją najnowszą dziesiątką, czyli Leopardem 1. Zerknijmy, co on tu ma. Pancerzy, wieży i kadłuba, nic tu nie ma. Jeżeli chodzi o szybkoszczelność, już niezła. Oczywiście gorsza niż T-62A, ale jak widać, ma o wiele więcej uszkodzeń. Szybkość maksymalna, 65 na godzinę, jest wszystko tu fajne, prędkość obrotu wieży, wszystko tu ma fajne. Oczywiście na razie rozegrałem nim chyba jeden czy dwa mecze, więc za bardzo więcej na temat tego czołgu nie mogę powiedzieć. Szybciutko ubiorę go w jakiś kamuflażyk na 7 dni, wydając aż 75 tysięcy, ale ja na kamuflaż nie... Znaczy, kamuflaż zawsze kupuję, gdyż szczególnie na czołgach miękkich i tak samo w perkach, jak widzicie, mam wszędzie kamo, oczywiście żarówka, no to jest podstawa na każdym czołgu, no i kamo, trzeci perk to naprawa. No zobaczymy, może później coś tam pozmieniam, na razie tak standardowo. Dobra, no to zagram tym czołgiem. Oczywiście najważniejsza rzecz jest to, żebym jak najdłużej wytrzymał bez picia soczystego, wspaniałego, gazowanego napoju alkoholowego. Tundra. Tundra oczywiście niby wyrzuciło nas na drużynę lepszą, ale tak naprawdę należy się patrzeć na topowe tiery i tutaj, jeżeli chodzi o dziesiątki, to wygląda porównywalnie. Oni mają niebieskich, zielonych, żółtych graczy i z 7 u nich to niby taki gorszy gracz, ale tak naprawdę wiadomo, i z 7 jest to czołg bardzo niezwykły, z niezwykłym pancerzem, potrafi sporo. Też tu mamy u nich what the fucka dosyć dobrego. Ale słuchajcie, ja w każdym bądź razie nie jadę na przepychacz, ponieważ jestem miękkim czołgiem. Przepychacz to jest na E0. Tam ciężkie czołgi starają pracować wieżą i ubijać inne wrogie czołgi. Oczywiście ich tank destroyery będą gdzieś stać na linii K, K8, 9 oraz K0. Dobra, słuchajcie. Jak widać, ten czołg jest o wiele żwawszy niż E50M, czyli drugi MET niemiecki, którego oczywiście też posiadam. O, czyli już tu mamy
Lorraina. Muszę uważać, żeby za bardzo... 418. Zostałem zauważony, więc szybko się ukrywam gdzieś za jakąś skałeczkę. Mają dwie artylerie. Bardzo bałbym się dostać od tej właśnie amerykańskiej, która może mnie zdjąć na hita. Dobra, wygrywamy 2-0. Radek w Istrzie 7. Jest ten słabszy. Ist 7 jest już blisko mnie. Na razie gram tym czołgiem, tak widać, ostrożnie, ale zaraz oczywiście przeatakuję. Nietrafiony strzał. Ten O! Ładnie go trafiłem. A75. Znowu dostał, a Radek leci na mnie, czyli widać, że jego pomarańczowość jest uzasadniona, bo zaraz dostanie od fała. Właśnie nie wiem, czemu on go nie uderzył. Ja go podświetlam. Kurde, boję się tego francuskiego meda. O, Radek. Jak widać, Radeczek trochę głupio zagrywa. Trafił mnie, ale już powinno być po nim. Trafiłem w takie miejsce, gdzie prawdopodobnie można przebić. Dobra, jest GW Tiger widoczny, zniszczony. 5-3. E75. Dobra, to teraz spróbujemy pozbyć się... O! Jest ładnie, pozbyliśmy się wrogiego czołgu. E75 jest tam. Tu mamy E5. Tutaj ble, ble, ble. To może zrobimy w ten sposób, że teraz olejemy E75 i pojedziemy spróbować pomóc tu kolegom. Dobra, czyli jest już nieźle. Clear Schläger, czyli nie wiem, coś tam po niemiecku. E75 się pali, czy już można spokojnie przyatakować, przypuszować do przodu. E75 się nie spalił, a więc cóż, trzeba go dobić, żeby nie cierpiał. Chociaż tu jest ten. Oh my godness, on się na mnie patrzył. Nadal się na mnie patrzy? Patrzył się na mnie, co kosztowało go to śmiercią. I tutaj spróbujemy szybciutko, 75. Tak jest, areszt, drugi kill, już prawie 3000 obrażeń, ale już to jest po meczu, wygrany mecz. Ciężko mi oceniać w tej chwili ten czołg, bo grałem nim bardzo ostrożnie, ale przypuszczalnie ma dosyć dobre krycie. Jak widać, przeładowanie, celność, wszystko jest ok. Nie wiem, czy przebiłem. Thank you.
Gąseczki ładnie i teraz tu już jest widoczny. Aha. Tylko że oczywiście on mi może mocno uderzyć. Więc się odsunąłem. Dobra, uciekł. No to jedziemy w pogoni za tym tank destroyerem. To jest ostatni wróg. Nie będziemy kapować. Próbujemy go zniszczyć. Dobra, przynajmniej raz go jeszcze trafiliśmy. Jak widać, obrażenia nie są najgorsze, nie jest to poziom oczywiście największych koksów, ale nie jest źle. Nawet dostałem oznakę mistrzowską drugiej klasy. 4113 obrażeń. No niestety, tylko dwa zniszczyłem, więc świstaka nie dostałem, czyli 75 tysięcy dodatkowo. Ale najważniejsze jest to, że jest to pierwszy odcinek serii Bez Piwka. Trzymajcie kciuki, możecie pisać swoje propozycje, ile wytrzymam. Ja naprawdę chciałbym, żebyście byli świadkami tego i jak się będę czuł, nie? Czyli no muszę powiedzieć, że od wielu, wielu lat naprawdę bardzo często wypijam te piwo, więc taki okres bez picia będzie to dla mnie naprawdę coś ciekawego i na pewno będę się mógł z wami podzielić tym, w jaki sposób to odczuwam. Czy będę cierpiał przez to, że nie będę mógł się napić, czy będę się czuł coraz lepiej. Zobaczymy, na pewno też będzie to lepiej dla mojej kondycji. W tej chwili naprawdę czasami przejdę się gdzieś tam po schodach i od razu jestem spocony, bo no nie uprawiam żadnego sportu, tylko praca to jest mój sport, a tak to przychodzę do domu, gram na grach, jem i piję piwko. Trzymajcie kciuki, pierwszy odcinek, więc do jutra. Jutro opowiem, jak będzie. Na razie.